Dzień dobry. Witam Cię na drugim filmie z serii o bezpieczeństwie energetycznym. Film o Twoim bezpieczeństwie energetycznym. Na pierwszym filmie powiedziałem Ci już, jakie mogą być zagrożenia, na jakie ataki energetyczne możesz być narażona, narażony. Dzisiaj powiem, jak zapobiegać tym atakom, jak likwidować ich skutki. Co zrobić, żeby zachować swoją energetykę w stanie nienaruszonym, jak nie dać się chwycić. Nauczysz się dzisiaj kilku rzeczy, tylko jedna sprawa. Pamiętaj, mówię Ci o tym tylko w celu, żeby nauczyć Cię, jak się bronić. Absolutnie nigdy nie wykorzystuj tych wiadomości w celu atakowania kogoś. Nie dlatego, że ja Ci zabraniam, bo nic Ci nie mogę, niczego nie mogę Ci zabronić. Nie dlatego, że atakowanie kogoś jest paskudne. Dlatego też, że jeżeli wierzysz w karmę, robienie krzywdy innym bezpowrotnie niszczy Twoją karmę. Jeżeli nie wierzysz w karmę, uwierz chociaż w to, że robiąc krzywdę komuś, robisz dużo większą krzywdę sobie. Tego nie widać od razu, ale to z czasem wychodzi. Tyle ostrzeżenia. Zaczynamy. Pierwszym z rodzajów ataku energetycznego, o którym mówiłem na poprzednim filmie, to jest tak zwane złe oko. Przeważnie nieświadomie jest Ci tutaj szkoda wyrządzana. Natomiast jakie są metody obrony? Na pewno znasz taką metodę, wiązanie czerwonej wstążeczki, czerwonego sznureczka. Przeważnie to robią dzieciom. Jest to metoda powszechnie znana, dosyć dobra, jakkolwiek nie do końca, szczególnie jeżeli jest źle stosowana. O co tutaj chodzi? Po prostu osoba, która tym złym okiem przeważnie nieświadomie patrzy, w pierwszym momencie cała uwaga tej osoby skupia się na tym elemencie. To nie musi być czerwona wstążeczka, kokardka, jakiś element jaskrawy, błyskotliwy, który zwraca uwagę. Energia skupia się na tym elemencie i cała złość, frustracja, która może zostać przekazana dziecku, wchodzi w ten element. Rzadko kto robi coś źle, świadomie dzieciom, czy nawet puszcza te złe oko celowo, w związku z czym później już osoba zabezpieczona jest bezpieczna. Z tym, że zauważ, zakładasz tą wstążeczkę, bransoleteczkę, i dziecko sobie nosi, a przecież ten przedmiot też ma ograniczoną pojemność energetyczną. W pewnym momencie jest już przepełniony tymi złymi myślami, złą energią i co się dzieje? Zaczynają uwalniać. Dziecko zamiast ochrony ma na rączce dręczycielkę. Dręczycielkę, która wpuszcza w dziecko złą energię. Więc jeżeli tą metodę stosujesz, pamiętaj, żeby co jakiś czas, przynajmniej raz dziennie, taką tasiemkę, wstążeczkę spłukać zimną wodą. Po prostu spłukać zimną wodą, która rozpuści tę energię, oczyści ją i z powrotem pełni swoją funkcję. Trochę bardziej zaawansowana metoda obrony. Obrony przed złym okiem. Jest to metoda odparcia ataku. Skąd wiesz, że ktoś cię atakuje? Jeżeli nagle poczujesz, że Twoje myśli rozpraszają się, nagle poczujesz lekki chaos w głowie, to znaczy, że jesteś obiektem ataku złego oka. Rozejrzyj się wokół. Rozejrzyj się wokół, prawdopodobnie zobaczysz osobę, która jest w Ciebie wpatrzona. Może Ci czegoś zazdrości, może coś się w Tobie drażni, wpuszcza w Ciebie złą energię. Natychmiast popatrz na tą osobę. Popatrz na tą osobę, ta zła energia wychodzi z czakry trzeciego oka, tam gdzie jest trzecie oko. Ty mentalnie, oczywiście z czakry swojego, ze swojego trzeciego oka, wypuść strumień energii w stronę trzeciego oka tej osoby. Nie za mocno. Nie za mocno na tyle, żeby powstrzymać tą złą energię, nie na tyle, żeby samemu tej osobie szkodzić. To ma działać na zasadzie przeciwrakiety. Wystrzelona rakieta zostaje
tym wypadku rakieta złej energii przez tą osobę zostaje przez ciebie zestrzelona twoją rakietą na neutralnym gruncie, nikomu nie dzieje się krzywda. Nie rob tego zbyt mocno, bo możesz odwrócić sytuację. To ty możesz, jeśli zrobisz to za mocno, złym okiem popatrzeć na tą osobę, narobić jej krzywdę. Nie trzeba. Następny rodzaj ataku energetycznego to jest wampiryzm energetyczny, też przeważnie robiony nieświadomie. I tutaj mamy dwa rodzaje tego wampiryzmu. Wampiryzm przypadkowy, kiedy po prostu ktoś, kogo poziom energetyczny nagle się obniżył odruchowo, bezwiednie, rozpaczliwie szuka dodatkowej energii i chce tą energię pobrać od ciebie, wtedy poczujesz nagłe osłabienie. W normalnej sytuacji, kiedy nie ma do tego powodu, idziesz ulicą, jedziesz autobusem, czujesz nagłe osłabienie, utratę sił. Znaczy, że jesteś obiektem ataku energetycznego, wampiryzmu. Co wtedy zrobić? Bardzo prosta metoda. Musisz zatrzymać przepływ energii. Nie będę się tu wdawał w szczegóły, w obieg energii, po prostu na wdechu zatrzymaj oddech tak długo, jak potrafisz. Raz, drugi raz, trzeci raz, energia przestanie płynąć, wampir się od ciebie odczepi, zajmie się inną osobą. Są też wampiry energetyczne, z którymi spotykasz się dosyć często, które celowo lub bezwiednie, ale właśnie z ciebie czerpią energię. O jednej z takich sztuczek, jak to zrobić, powiedziałem na filmie Toksyczni ludzie. W skrócie, osoba, z którą musiałem się spotykać, straszliwie pobierała ze mnie energię. Robiła to w ten sposób, że celowo mówiła rzeczy, robiła miny, które mnie doprowadzały po prostu do pasji, do szału. W momencie, kiedy już byłem wściekły, kiedy wylewałem tą swoją wściekłość, osoba uspokajała się, uśmiechała się do mnie. Wszystko było normalnie, była na żartach. Co zrobiłem? Jeszcze wtedy nie znałem różnych metod, zrobiłem to intuicyjnie. Po prostu w momencie, kiedy widziałem, że rozmowa skręca na taki dziwny temat, który mnie zdenerwuje, udawałem. Udawałem wściekłość, udawałem rozdrażnienie, udawałem pasję. Osoba bardzo dziwiła się, nie rozumiała, o co chodzi. Objawy były takie, jak trzeba, natomiast energia ode mnie nie płynęła. Z czasem zrezygnowała z tych ataków. Po prostu to, co jej oferowałem, było mało kaloryczne i niesmaczne. Co robisz? Co robisz, jeżeli zorientujesz się w momencie tym, kiedy ta energia jest pobierana od ciebie przez tą osobę? Staraj się wypuścić ze swojego trzeciego oka tak jakby promień latarki, promień reflektora i ująć tym promieniem głowę razem z trzecim okiem, ze wszystkimi czakrami głowy, głowę tej osoby łącznie z jakimś przedmiotem. Powiedzmy, tak jakby ten reflektor oświetlał tylko głowę tej osoby i krzesło. To przywiąże energetycznie tą osobę do tego przedmiotu. Będzie musiała zużyć siłę, żeby się odplątać, od ciebie się odczepi. Oczywiście wszystko może to robić nieświadomie. Natomiast jeżeli czujesz się wypompowany energetycznie, nie wiesz, kto to robi. Tu metoda będzie trochę powolniejsza. Musisz usiąść gdzieś w spokojnym miejscu i zwrócić uwagę na swoją czakrę splotu słonecznego, ogólnie na centrum energetyczne, które znajduje się w obrębie splotu słonecznego. Zwróć uwagę i wyobraź sobie, że z tego splotu słonecznego wypływa taka jakaś rura, wąż gumowy, macka, coś, co płynie gdzieś w przestrzeń i zabiera ci energię. Mentalnie oczywiście, za pomocą wybranego przez siebie narzędzia mentalnego, mogą to być nożyce, sekator, piła, siekierka, odetnij ten wąż. Odetnij ten wąż i zamknij dopływ. Jeżeli wiesz, kto to jest, odetnij ten wąż również przy tej drugiej osobie, tylko że u siebie, tak jakbyś zabliźniał tą ranę, u tej osoby zostaw końcówkę tego węża i zawiąż na mocny supeł, tak żeby energia nie mogła płynąć. Może to brzmi trochę fantastycznie,
Ale to działa. Mamy kolejny etap, kolejne zagrożenie. Zauważ, że te zagrożenia są coraz silniejsze. Kolejnym zagrożeniem jest, kiedy narzucana ci jest czyjaś wola. Czy to wola monstrum energetycznego, czy innego człowieka. Postępujesz niezgodnie z tym, jak chcesz, ale zgodnie z myślami, z wolą innej istoty czy osoby. Może to się oczywiście dziać również przez przypadek, kiedy podłapiesz myśli silne, emocje innej osoby. Może to być działanie tego monstrum energetycznego, o którym wcześniej mówiłem. Może być to najgorsza sprawa, kiedy celowo zostało ci włożone do głowy jakieś zadanie, które masz wykonać, które nie jest zgodne z twoją wolą, którego nie chcesz wykonywać, musisz. Jak rozpoznać? Jak rozpoznać, że jesteś w obrębie takiego działania? Zastanów się. Jeżeli coś robisz, zastanów się, czy na pewno tego chcesz. Czy postępujesz zgodnie z tym, jak postępujesz zawsze, czy jakoś inaczej. Jeżeli postępujesz według siebie dziwnie, znaczy coś tu jest nie tak. Zwróć uwagę, czy nie ma żadnych natrętnych myśli przychodzących z boku. Te natrętne myśli też są oznaką agresji energetycznej. Nie wiem, powiedzmy, jedziesz sobie do pracy, planujesz, co będziesz robić, jakiś kosztorys, projekt, cokolwiek, jak to zrobisz, zamkniesz i nagle pojawia ci się myśl, a jakby tu przy okazji przysrać jeźdźce. Coś nie tak, prawda? Przecież tak nie myślisz tak, to nie jest w twojej głowie. Odganiasz tą myśl i złości cię to, że ją odganiasz, to, że cię złości. Odganianie jakiejś myśli, jakiegoś pragnienia, to znaczy, że to nie jest twoje pragnienie, że to jest pragnienie narzucone, które na siłę usiłuje zakotwiczyć się w twoim umyśle. Tutaj metoda pozbywania się będzie jeszcze bardziej skomplikowana. Również potrzebujesz chwili spokoju, ciszy, kilkanaście minut. Usiądź wygodnie, rozejrzyj się po swoim ciele energetycznym. Zauważ, jak przepływa energia. Po prostu bez myśli jakichś specjalnych obserwuj. Obserwuj przepływy energii. Zobaczysz, zauważysz w pewnych miejscach swojego ciała energetycznego dysfunkcję. To jest trochę jak serwitor, tylko że odwrotnie. Zobaczysz, gdzie umiejscowiona jest obca myśl. Poczujesz, że to jest jakieś obce ciało w twoim ciele energetycznym. Pomalutku, żeby nie spłoszyć, otocz je swoją siłą, otocz je swoją energią i powoli usuń poza swój obręb energetyczny. Nie wszystko jedno gdzie. Jeżeli usuniesz gdzieś na bok, może wrócić. Może sobie wisieć i zaatakować inną osobę. Tutaj najlepsza jest bieżąca woda. Wszystko to oczywiście robisz mentalnie. Wrzuć ten zlepek energii do rzeki, a najlepiej, wiesz co, najlepiej wrzuć go do toalety i spuść razem z wodą. Tam się woda go rozpuści, zniweluje, nie będzie go. Co jakiś czas sprawdzaj się. Rób sobie takie oczyszczania. Najgorszy rodzaj. Najgorszy rodzaj teraz, tak zwana klątwa. Tak jak przy narzuceniu ci czyjejś woli, w twoim ciele energetycznym było ciało obce, które można było usunąć. Tutaj najgorsze, tak zwany urok, jest to deformacja twojego ciała energetycznego. To nie jest obcy element. To jest twoje ciało, dlatego tego nie czujesz. Twoje ciało energetyczne, które ulega deformacji, coś takiego jak komórki nadpłatworowe. Na skutek czyjegoś bardzo silnego, tutaj już raczej tylko celowego działania, została wprowadzona destrukcja do twojego ciała energetycznego. Z tym sobie samodzielnie nie poradzisz. No chyba, że masz bardzo wysoki poziom rozwoju, bardzo dużo umiejętności, ale i tak nie radziłbym ryzykować. Idź do specjalisty. Może nie do pseudospecjalisty, do kogoś, kto naprawdę jest sprawdzony, kto naprawdę to umie zrobić. Jeżeli jesteś, nie wiem, jeżeli wierzysz w jakąś religię, idź do księdza, idź do rabina, idź do mułły, idź do oświeconego Rinpoche, niech ci pomoże. Niech mu użyje tutaj tego pozytywnego energostwora, jakim jest nagromadzenie dobrych myśli wyznawców tej religii. Niech użyje całej swojej mocy, żeby to usunąć. To są bardzo poważne sprawy.
i nie zabierasz się za to samodzielnie. Ktoś musi ci pomóc. Ale to się zdarza rzadko. To się zdarza bardzo rzadko, coraz rzadziej. Więc na szczęście tu, myślę, jesteś raczej w bezpiecznej sytuacji. Natomiast złe oko, narzucanie czyjejś woli, to się zdarza. To się zdarza, wampir energetyczny też. Z tym już, mam nadzieję, umiesz sobie poradzić. Myślę, że to, co powiedziałem, pozwoli ci lepiej żyć, pozwoli ci lepiej funkcjonować w tym świecie, pozwoli ci dojrzeć do szczęścia. Pamiętaj, jeżeli przywrócisz prawidłowy obieg energii, jeżeli wyrównasz swój potencjał energetyczny, wrócisz do stanu pierwotnego, a stanem pierwotnym jest szczęście, zdrowie, dobrobyt, radość. Mam nadzieję, że to, co mówię, w jakimś chociaż stopniu pozwoli ci do tego pierwotnego stanu wrócić, a wtedy nie zapomnij o innych ludziach, innych istotach. Trzeba się z nimi podzielić. Dziękuję ci za dziś. Zapraszam do obejrzenia następnych filmów. Zapraszam do subskrypcji kanału. Do zobaczenia.